Witajcie, dzień dobry moi mili, tutaj Paweł. Dzisiejszy odcinek nowego podcastu, to już przedostatni podcast, więc korzystajcie kochani, będzie odnośnie własnej rozsady, którą możemy zrobić sobie w domu i przyszykować w domu. No mamy już końcówkę kwietnia, więc tak za bardzo nie poszalejemy, ale bierzcie długopisy, bierzcie długopisy, bierzcie notatniki. No i możecie notować, czemu by nie? Bo bardzo dużo flanców, bardzo dużo sadzonek możecie wyhodować sobie sami z własnych nasion, z nasion, które kupicie w sklepach ogrodniczych, jak i na bazarkach, moi mili. Więc zaczynamy. Ja wam wszystko powiem, co i jak. Zapraszam do kolejnego odcinka przedostatniego. Już was nie będę męczył. Jeszcze tylko nam oczka wodne zostały. Zapraszam. Od lat własne jarzyny, własne warzywa wyhodowane w domu, własne pomidorki, własne ogórki, flance, czy kwiaty nawet, takie jak aksamitki, cynie, astry, możemy siać i wysiewać do pojemników, a później przepikując wsadzamy na miejsce stałe po ryzyku chycenia przymrozków. Moi mili, jak do tego się zabrać? Przede wszystkim wybieramy się po dobre nasiona. Przede wszystkim, kupując nasiona, moi mili, patrzcie zawsze na daty ważności na opakowaniach tych nasion. Dlaczego? Dlatego, że wiele nasion jest przeterminowana. I klops. Możemy sobie robić wtedy, co chcemy. Nasiona po prostu nam nie wzejdą. Są przebijane daty ważności, więc musimy na to zwrócić uwagę. Nasiona najlepiej, żeby były ze sprawdzonego źródła. Takim dla mnie sprawdzonym źródłem, to nie jest żadna reklama, tylko po prostu polecam dobry produkt, Polska Centrala Nasienna. I tamte nasiona zawsze dla mnie były najlepsze i najlepiej wschodziły. Oprócz tych, które sam sobie zebrałem. Bo najprostszym sposobem jest zebranie sobie gniazda nasiennego całego kwiatu i po prostu wysuszenie, przechowanie i w następny rok wysianie. Przygotowując podłoże, mamy już nasiona, przygotowujemy podłoże. Czyli robimy odpowiednią mieszankę. Może być to ziemia przekompostowana, liściowa, bo jest fajna, bo jest taka pulchna. Omijajmy torf jednak, no bo torfowiska trzeba chronić, bo to są naprawdę bardzo duże rezerwuary wody gruntowej, wody opadowej. Pomijmy zakupywanie torfu, pomijmy te gleby, te ziemie, boże gleby, te ziemie pakowane, które mają torf. Lepszy będzie kompost, lepsze będzie włókno kokosowe. Możemy również dobrze zrobić sobie, wziąć ziemię z kretowisk, bo ona jest wolna od nasion chwastów, mojej mili, zmieszać ją z piaskiem czy z perlitem, dodać troszeczkę ziemi liszczowej, ewentualnie mchu i w takiej gotowej mieszance, mojej mili, wysiewamy sobie warzywa, wysiewamy sobie kwiaty i już mamy gotowe. W czym wysiewamy? Wysiewamy, kochani, w multiplatach, wysiewamy w skrzynkach, wysiewamy w pojemniczkach po śmietanie, po jogurcie. Słuchajcie, tutaj nas wyobraźnia może bardzo ponosić. Ważne to, żeby to było wysiane w odpowiednim czasie. Bardzo musimy pilnować również tego, żeby znalazły nam się odpowiednie terminy, tak? Dlatego polecam kalendarze biodynamiczne i śledzenie terminów wysiewów. Tam wszystko macie opisane. Jedną taką ważniejszych i jak najważniejszą rzecz, kochani, że te roślinki się nam udają lub się nie udają. Wiecie co jest? Dostęp tej rośliny małej, tego oseska, do słońca. Ona musi mieć światło, żeby wzeszła, żeby nam się później nie wyciągała. To musimy zapewnić. Dlatego wszystkie rozsady, wszystkie nasionka sadzimy, siejemy sobie, moi mili, i dajemy na wystawę południową, że ma być tam światło, ma być tam słońce. Są w sklepach dostępne oczywiście, jakbyście chcieli, takie specjalne lampy, ale według mnie po co? Na co? Po co to komu, nie? Jak możemy sobie użyć promieni słonecznych, a oszczędzamy przy tym prąd i energię. Nie zapłacimy za rachunek. Wysiew roślin w domu, słuchajcie, no to jest troszeczkę takie wyrzeczenie. Bo młodej roślinki nie możemy ani przelać, ani przesuszyć. Musimy ciągle ją doglądać, ciągle pilnować. To jest tak z dzieckiem małym, tak z noworodkiem. Musimy pilnować, że czy wszystko gra, czy wszystko nam pasuje. Jest taka szkoła, że szyjemy nasionko jedno do multiplata i tam wtykamy. Ja jestem innej szkoły.
można powiedzieć, szkoły takiej niechlujnej, ale po prostu biorę nasionka, biorę sobie skrzyneczkę, rozsypuję, przesypuję ziemią, one mi wschodzą i później wyciągam, przepikowywuję. Zaraz wam pokażę moją paprykę jalapeno, jak zasiałem. Zobaczcie, to jest moja papryczka, jest wysiana w pojemniku na żywność, nie będę tutaj kozaczył. Ona już nadaje się do przepikowania, ale ja już jej nie będę przepikowywał. Po prostu będę ją nasadzał od razu w miejsce docelowe. Pachnie taką siarą, bo rzeczywiście ona jest ostra. Zerknijcie sobie, jaka jest piękna. I posadzę ją w bardzo słonecznych miejscach. Pomieszam ją w kwiatki ozdobne. Ona będzie też pięknie wyglądała. A później zbiorę sobie owoce. Bo papryka to jest, spożywamy owoc. Papryki tak w postaci jak i pomidory. Ta papryczka ostra jest z moich nasion. To są po prostu wysiane dwie takie mikro, malutkie papryczki. I zobaczcie, ile mam nowych roślinek. I wszystkie nasionka praktycznie mi zeszły. Ja zawsze zbieram sobie własne nasiona. Nawet można sobie zbierać nasiona pomidorów, nasiona ogórków, nasiona cukin, dyń. To jest naprawdę sprawdzone. O tej porze roku, co możemy, o tym czasie w roku, co możemy sobie wysiać. Ja będę zaraz robił sobie rozsadę i będę wysiewał dynię, będę wysiewał cukinię, żeby gotowe flance wsadzić sobie na miejsce docelowe, tak? Już po widmie tych paskudnych przymrozków, bo pamiętajcie, że ta pogoda, co jest teraz, ja będę do zesrania powtarzał, że jest dzika. Nie mam już prawie 4 dychy na karku, ale nie pamiętam takiej pogody, żeby były takie anomalie, czyli wszystko, cała przyroda ruszyła prawie o 1,5 miesiąca do przodu, a nagle się cofła do wczesnego marca i były przymrozki. Kurde bele, paprocze pozabijane przez ten skurczysyński, słuchajcie, ten przymrozek, liście magnolii, o orzechach to można zapomnieć, nie ma nic. No ale cóż, taki żywot przyrody nie przeskoczymy. Nie chcę tutaj radzić i gadać, że to jest nasza wina, nie wiadomo jak to jest. Dobrze, ale wracając do tych małych roślinek naszych. Jak wyszyjemy, one nam wzejdą, są gdzieś takiej wielkości i mamy, moi kochani, dajmy na to jeszcze kwiecień, tak? No to wartałoby sobie to wyciągnąć, te roślinki i poprzepikowywać. Ja wam tu może pokażę, jakbym to robił ja. Poświęcę dla was jedną paprykę. A więc biorę sobie naszą roślinkę. O. I wyciągłem ją, tak? Zerknijcie, kochani. Zerknijcie. Ona ma taki malutki układ korzeniowy. Jest bardzo delikatna. Tak? I jedną roślinkę bierzemy sobie do mieszanki ziemi, tej, w której my na przykład wysiewali, też może być. I tak. Robimy długopisem, ołówkiem dziurkę. Wtykamy roślinkę gdzieś na taką głębokość. Zobaczcie sobie. O, tu. Na taką głębokość przygniatamy delikatnie ziemią i zostawiamy do dalszego rośnięcia. Ona wtedy, plus tego jest taki, sadzimy ją jeszcze, nic jej nie będzie. Plus jest jej taki, że ona nie będzie, plus tego zabiegu, czyli pikowania, jest taki, że rośliny nie będą walczyły o światło. Rośliny nie będą walczyły o wodę, czy o składniki pokarmowe, i ona w takiej dokładnie postaci, formie przetrwa sobie do czasu, do kiedy będziemy mogli ją wysadzić do gruntu lub pod osłony. Podobnie sytuacja miewa się, kochani, z kwiatami, z aksamitkami, czyli z jednorocznymi, cyniami, astrami. Tak samo wysiewamy i po prostu przepikowywujemy. Na przykład ja aksamitki, no to się je bezpośrednio do gruntu, ale jak siałem je do skrzynek, one szybciej startowały, szybciej kwitły, były po prostu przepiękne. I naprawdę warto to zrobić. Tak samo z własnych nasion. I brałem sobie, wiecie, gęsto wysiewałem, później już one mi wyrosły na takie. W domu pachniało. Ja uwielbiam zapach aksamitek. Niektórzy nie lubią, nie znoszą, mówią na to śmierdziuchy. Mnie to koło lata. Bo po prostu ten zapach lubię. Później na miejsce stały w kwietniu, bo aksamitka nie jest taką rośliną zaś delikatną. Brałem, wyrywałem karpkę,
Rozdzielałem sobie po jednej, cyk, 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 wsadzałem, dziękuję, do widzenia, mam zrobioną obwódkę rabatki ładną, mam zrobiony ładny kwietnik z aksamitek, a aksamitki są takie, że kwitną do pierwszych mrozów i nawet i przymrozki nawet przetrwają, więc są to twarde cholery. Każdą roślinę, która pochodzi z naszej rozsady, należy, moi mili, wziąć i zahartować przed wystawieniem na zewnątrz. Czyli taki pojemniczek, jeśli chcemy już go wysadzić, to na przykład tydzień czasu trzymamy go na zewnątrz, na noc chowamy. Rano wystawiamy, na noc chowamy. Rano wystawiamy, na noc chowamy. Dlaczego? Dlatego, że rośliny, młodziutkie rośliny, pamiętajcie, są dzieci, muszą nabrać odporności na temperaturę. W domu temperatura jest stała, tak? Mamy tam jakieś 20 parę stopni, ale jest stała. A tutaj wiatr, inna wilgotność i te roślinki muszą się zahartować. I takie zahartowane młokosy wysadzamy wówczas na miejsca stałe. Kochani, więc zalet własnej rozsady jest pełno. Jest naprawdę mnóstwo. Przede wszystkim oszczędzamy pieniądze. Oszczędzamy środowisko. Oszczędzamy czas, no bo nie musimy jechać gdzieś na zakupy, kupywać tych roślin, bo mamy je. Mamy. I co? No, tylko zrobić rozsady. Można również robić sadzonki pelargonii. Można również robić sadzonki surfini. Co komu tam w duszy gra? Po prostu, no, bawmy się tym. Bawmy się, bawmy się, bawmy się. Radziłbym zbytnio nie wysiewać bylin, nie wysiewać traw ozdobnych, tak jak miskanty, bo tam ostnice, czy tam inne takie te mniejsze, niższe, czy śmiałki darniowe możemy sobie wysiać, czy kostrzewy. Ale już takie większe trawy, czy byliny, raczej wolałbym, abyśmy to robili przez podział rośliny matecznej, żebyśmy robili sobie sadzonki. Dlaczego? Dlatego, że roślina z nasion, ta roślinę z nasion, czyli na taką bylinę, żeby zakwitła, no to będziemy musieli czekać 2-3 sezony. A przez podział, no to w tym samym roku nam nawet zakwitnie i będzie cieszyła oko. Zaoszczędzimy również czas. Moi mili, będę się z wami żegnał. Chyba tu wszystko, co takie ważniejsze, już powiedziałem wam. Tu gleba, tu to. Nie nawozimy tych, słuchajcie, jeszcze ważna bardzo rzecz. Nie nawozimy tych dzieciaków, żeby nie były takimi obżartuchami. Zobaczcie. Nie nawożono. Jak wyglądą. Więc one mają być smukłe, zdrowe i fajne. Więc naprawdę polecam. Jeszcze raz, słuchajcie, kochani, żegnam się z wami. Dużo zdrowia wam życzę. Proszę o subskrypcję mojego kanału. Bo już dochodzimy prawie do 1000 subskrybentów, gdzie ten kanał będzie już widoczny dla większej rzeszy odbiorców, bo wtedy YouTube przez te swoje dziwne algorytmy zacznie mój kanał polecać. Dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie te filmy, bo cieszy mnie to po prostu. Życzę wam wszystkiego dobrego jeszcze raz i zapraszam na moje media społecznościowe. Paweł Mój Sposób na Ogród, Instagram Paweł Mój Sposób na Ogród i TikTok Paweł Mój Sposób na Ogród. Proszę, zapraszam was też do dyskusji pod danymi filmikami, chętnie powymieniam się z wami swoimi opiniami, czemu by nie. Życzę wam wszystkiego dobrego jeszcze raz. Siemaneres, hej!